Otwieram 17. sesję Rady Powiatu w Ostródzie 6. kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. Witam serdecznie radnych Rady Powiatu, pracowników starostwa oraz przybyłych gości. Szanowni Państwo, realizując obowiązek prawny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tzw. RODO, oraz ustawy o samorządzie powiatowym, informuję, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących i nagrywających obraz i dźwięk i są transmitowane w internecie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na uczestnictwo w nagrywanych i transmitowanych posiedzeniach Rady Powiatu zawarte zostały w klauzuli informacyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali posiedzeń. Na sekretarza obrad powołuję w dniu dzisiejszym pana Stanisława Szalugę. Na podstawie paragrafu 19 ust. 5 punkt 3 Statutu Powiatu Ostródzkiego Zarząd Powiatu wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad o nowy punkt numer 12 w brzmieniu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających poprzek dróg krajowych S7 i DK16. Projekt uchwały został Państwu przesłany na tablety. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Wiczkowskiego, starostę Ostródzkiego. Szanowna Pani, Szanowni Państwo, chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad uchwały, o której Pani Przewodnicząca powiedziała. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wystosowała do nas propozycję, aby Zarząd Dróg Powiatowych utrzymywał zimowo te wiadukty nad drogami S7 i DK16. To są ciągi dróg powiatowych, ale w minionym okresie zimowym utrzymanie było po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. To są drogi powiatowe, tak jak powiedziałem, więc z taką propozycję otrzymaliśmy i żeby przejąć zadanie rządowe, musi wyrazić na to zgodę Rada Powiatu i dlatego ta nasza propozycja. Zatem też pójdą środki finansowe. Będzie to 12 tysięcy na okres zimowy tegoroczny do kwietnia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za zmianą porządku obrad zgodnie z wnioskiem zarządu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za wnioskiem głosowało 22 radnych. Został przyjęty jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada dokonała zmiany porządku obrad, gdyż wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady. Dotychczasowe punkty od numeru 12 do 14 otrzymują numerację od 13 do 15. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Porządek obrad brzmi tak, jak Państwo otrzymaliście i przesunięty zostanie punkt 12, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych S7 i DK16. Pierwszym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy macie Państwo uwagi do protokołu z 16 sesji Rady Powiatu z dnia 28 września 2020 roku? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie 22 głosami. Drugim punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostródzkiego na lata 2020-2035. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały.
Proszę Państwa o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Trzecim punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa Radnych o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Czwartym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły pytania dotyczące projektu tej uchwały. Proszę Państwa o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Proszę głosować. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 22 głosami jednogłośnie. Piątym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2021 roku. Również informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące tej uchwały. Proszę Państwa o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Proszę głosować. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szóstym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Siódmym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu partnerskiego Przeciwdziałanie COVID-19 w powiecie ostródzkim. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu uchwały. Proszę Państwa o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Ósmym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata powiatu ostródzkiego do Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu tej uchwały. Proszę Państwa o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziewiątym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy powiatu ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Informuję, że do Biura Rady nie wpłynęły żadne pytania dotyczące projektu tej uchwały. Proszę Państwa Radnych o głosowanie za pomocą pilotów.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 10. punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego przez powiat ostrucki. Informuję, że do biura rady wpłynęły pytania radnej Elżbiety Dziubińskiej dotyczące projektu uchwały. Treść pytań oraz odpowiedzi otrzymaliście Państwo na tablety. I przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa radnych o głosowanie za pomocą pilotów. I kto z Państwa jest za podjęciem w brzmieniu projektu? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 11. punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostrucie oraz ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostrucie. Informuję, że do biura rady wpłynęły pytania radnej Elżbiety Dziubińskiej dotyczące projektu uchwały. Treść pytań oraz odpowiedzi otrzymaliście Państwo na tablety. Przechodzimy do głosowania. Proszę z Państwa radnych o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu drugiej wersji projektu, którą otrzymaliście Państwo w dniu 20 listopada? Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 12. punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu odcinków dróg powiatowych przebiegających w poprzek dróg krajowych S7 i DK16. Proszę Państwa o głosowanie za pomocą pilotów. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady. Czy są pytania do sprawozdania? Bardzo proszę, Pani Radna Dziubińska. Rzeczywiście taką konieczność przewiduje ustawa, żeby dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił konieczności czy potrzeby związane z remontami dróg na terenie całego powiatu. My w tej chwili, jeżeli chodzi o zarząd, nie przedstawiamy propozycji na razie, bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja po ogłoszeniu konkursu czy wyników konkursu u pana wojewody. I tutaj to jest kluczowe, bo wtedy albo będziemy tylko robić te dwie duże drogi, dwie inwestycje, znaczy w ogóle nie inwestycje, a remonty. A w trakcie roku, jeżeli będą pojawiały się środki wolne finansowe, to wtedy będziemy rozmawiać, które to drogi należy w pierwszej kolejności przeprowadzić remont. Ale w tej chwili nie mamy takiego kalendarza, jeżeli chodzi o przyszły rok, bo za chwilę będziemy uchwalać budżet. W przyszłym miesiącu, więc zobaczycie Państwo, że to jest trudny budżet i dużo też jest niewiadomych, jeżeli chodzi o sytuację finansową przyszłoroczną naszego samorządu. Także w tej chwili jeszcze na razie nie mamy żadnych priorytetów i nie określiliśmy, w którą stronę będziemy zmierzać, jeżeli chodzi o remonty w trakcie roku na początku. Myślę, że się spotkamy i będziemy rozmawiać o możliwościach. Thank you.
Dziękuję. Kolejnym punktem porządku obrad są interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Uprzejmie informuję, że w dniu 23 listopada 2020 roku do Biura Rady wpłynęła interpelacja radnej Elżbiety Dziubińskiej dotycząca budowy parkingu przy ulicy Mickiewicza w Morągu i została ona przekazana panu staroście celem udzielenia odpowiedzi. Czy są jeszcze jakieś pytania, wnioski? Nie widzę. Ostatnim punktem porządku obrad są sprawy różne. Nie widzę. Szanowni... Aha, są? A, przepraszam. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko widziałam panią, że szła. Bardzo proszę, pan radny Zabłocki. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Starosto, Państwo Radni. Chciałbym wrócić do tematu, który poruszałem na poprzedniej sesji, dotyczący sprzedaży niezabudowanej działki numer 660 położonej w obrębie numer 1 miasta Miłakowo. Składam interpelację w sprawie przetargu ustnego ograniczonego sprzedaży niezabudowanej działki numer 660 położonej w obrębie numer 1 miasta Miłakowo uregulowanej KW numer który odbył się w dniu 30 października. Z uwagi na brak zainteresowanych nie doszło do sprzedaży wyżej wymienionej działki. W sprawie wyżej wymienionej działki składałem wniosek w roku 2018 na sesji Rady Powiatu w dniu 28 września bieżącego roku na 16 sesji Rady Powiatu. Wnosiłem o podział tej działki na mniejsze działki, gdyż uważam, że będzie to finansowo korzystniejsza sprzedaż dla powiatu. Chciałbym dodać, że podzielenie tych działek na mniejsze przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie miasta i gminy Miłakowo. Podpisało się pod tym 9 radnych, pod tą interpelacją. I druga interpelacja dotyczy remontu drogi powiatowej numer 1162N w gminie Miłakowo. Zwracam się z prośbą o ujęcie w planie budżetowym na rok 2021 przebudowy drogi powiatowej numer 1162N Gotkowo-Ząbrowiec, Gudniki, Miłakowo. To jest przedłużenie ulicy Daszyńskiego, która była 2 lata temu wybudowana. W powyższej sprawie składałem interpelację, na które dostałem odpowiedź dnia 5 kwietnia 2019 od pana starosty powiatu ostrudzkiego, pana Andrzeja Witkowskiego, że wyżej wymieniona inwestycja zostanie ujęta w propozycjach zarządu dróg powiatowych w Ostródzie na rok 2019, a mamy zaraz niedługo 2021. I dlatego proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby mieszkańców Miłakowa i okolicznych wiosek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Starosto, chciałem się zapytać o, że tak powiem, dalszy ciąg spotkania, jakie odbyło się tutaj w tej sali z radnymi miejskimi tutaj z Ostródy. Padła wtedy propozycja wspólnego wykonania przebudowy rond w Ostródzie w ciągu ulicy Olsztyńskiej. Z tego co wiem, zostało wystosowane w tej sprawie pismo intencyjne, tak, z powiatu do miasta. No, chciałem się zapytać, jaki jest ciąg dalszy tej sprawy, czy jakaś odpowiedź ze strony miasta nastąpiła? Rozpocznę od tego ostatniego pytania. Rzeczywiście na tej sali miało miejsce spotkanie radnych powiatowych z terenu miasta Ostródy wraz z radnymi miejskimi, którego jak gdyby rezultatem było wypracowanie wspólnego wniosku, że należy wykonać 2 ronda w mieście, jedno koło Starego Sądu, drugie koło Netto i połączyć tą drogą. Żeby to mogło zaistnieć jak gdyby formalnie już, to zwróciliśmy się z taką propozycją do pana burmistrza. Radni byli wszyscy przychylni, więc tutaj niejako mieliśmy taką możliwość uczestniczenia w tych rozmowach.
Spotkałem się z panem burmistrzem i konkluzja tego naszego spotkania jest taka, że pan burmistrz zadeklarował, że tą dokumentację, którą teraz miasto posiada na to rondo koło sądu, ona jest aktualna, więc można ją wykorzystać. Drugie, miasto zleci dokumentację tego drugiego ronda i drogi łączącej. I taka jest konkluzja tego spotkania. Żeby to miało miejsce i żeby to było możliwe w ogóle, to te dokumentacje muszą być wykonane do czerwca przyszłego roku. I taką informację przekazałem panu burmistrzowi. Jeżeli będą gotowe, to my, ja to zadeklarowałem w imieniu samorządu, złożymy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie tego projektu. Jeżeli chodzi o dofinansowanie samorządu miejskiego, nie padły konkretne deklaracje. Pan burmistrz powiedział, że będziemy rozmawiać wtedy, kiedy to jak gdyby się zadzieje. Czyli realność wykonania tego zadania to jest rok 2022, bo w przyszłym roku byśmy wiosną złożyli. O ile byśmy otrzymali dofinansowanie, to wtedy realizacja mogłaby się odbyć, tak jak powiedziałem, w 2022. Orientacyjny koszt tego przedsięwzięcia to myślę tak zupełnie kalkulując tylko, to jest około 8 milionów, z czego dofinansowanie najmniej jest 50%, więc sami wiemy, jaka jest kwota po naszej stronie i z jaką no, można się zderzyć. Jeżeli chodzi o interpelację pana radnego podpisaną przez 9 radnych, to powiem, przypomnę tylko historię tej działki. To jest działka rolna, na którą w myśl tego wniosku pana radnego wcześniej złożyliśmy wniosek do samorządu miejskiego Miłakowa o decyzję o warunkach zabudowy. Nie otrzymaliśmy tej decyzji, czyli negatywna odpowiedź była, że nie można tam, że tak powiem, podzielić na tyle działek. Więc dlatego zdecydowaliśmy się jako zarząd wystąpić z tą działką na przetarg. Przetarg się odbył. Kwota pierwsza była 320 tysięcy. Nie było rzeczywiście żadnego zainteresowania. Zarząd podjął decyzję o drugim przetargu i ono odbędzie się za jakiś czas. Dopiero po tym drugim przetargu będziemy mogli szukać innych propozycji. Ta propozycja państwa jest po prostu nierealna, bo nie można jej podzielić w tej chwili, bo taką decyzję otrzymaliśmy od samorządu miejskiego, więc nie ma tutaj takiej możliwości w tej chwili. Być może, że inna propozycja jakaś się pojawi, ale w tej chwili takiej propozycji niestety jako przedstawiciel zarządu państwu nie mogę złożyć. To jest jedna sprawa. Drugi wniosek, żeby ująć w budżecie przyszłorocznym, to mówię otwarcie, że jest to nierealne i nie ma takiej możliwości, bo wszystkie inwestycje drogowe są prowadzone w ten sposób w tym samorządzie, że szukamy możliwości dofinansowania. Dofinansowanie już się zamknęło, przyszłoroczne, więc mówię to realnie, że przyszły rok na realizację czy tego zadania jest po prostu nierealne i niemożliwe. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Bardzo proszę, pan radny Zabłocki. Panie starosto, tak, nie chciałbym rozmawiać w tej swojej interpelacji. Jestem w rozmowie z władzami Miłakowa. Tak mówię, nie zaczęliśmy wydziałów gospodarki komunalnej. No i on powiedział, że oni by po prostu nie wiedzieli, co ten wniosek, jak na niego odpowiedzieć. Ale są nawet nie taką propozycję złożyli, że w tej rozmowie, że najbardziej to by była realna sprawa, żeby jakby podzieliło się tą działkę na 10 działek. Tak żeby z dojściem do jeziora, bo tam powiem, że jest w kształcie klimat. Zresztą pan starosta zna, bo był pan na miejscu, pamięta pan Winicki też był, widzę starosta też. I tak można.
tak jak podałem w swojej interpelacji, na pewno korzystnią by było i finansowo, i dla społeczeństwa, no i tym bardziej, że tak, droga jest dojazdowa, tak jak się powiedział, w tej chwili jest prąd i jest, z tego co mi wiadomo, obecnie Jakowa kanalizacja będzie robiona w najbliższym okresie czasu. Także uzbrojony i uważam, że pod turystykę nie się rozwija ta turystyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem, pan starosta. Szanowny panie radny, ja nie mogę kierować się tym, co ktoś powiedział. My wystosowaliśmy stosowne pismo do samorządu i stosowne pismo otrzymaliśmy. Jeżeli pan jest zainteresowany, to jest to oczywiście do wglądu. Rzeczywiście taka była propozycja i też uważaliśmy, że to jest dobra propozycja. Tak jak powiedziałem, nie otrzymaliśmy pozytywnego pozytywnej odpowiedzi. Więc musimy jak gdyby działać. Rzeczywiście teren jest taki, jaki pan mówi. Tutaj nie ulega to wątpliwości, ale pozwoli pan, że ja będę kierował się dokumentami, które są, a nie tym, co jakiś urzędnik powiedział lub nie powiedział. Trudno mi się odnieść po prostu, więc ja dysponuję dokumentami. Jeżeli pan chce je zobaczyć, to bardzo proszę i wtedy jest tylko jedna rozmowa. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni państwo, informuję, że został wyczerpany porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam 17. sesję Rady Powiatu w Ostródzie 6. kadencji. Dziękuję bardzo.